Cześć, mamy grudzień, więc pora odświeżyć polecane laptopy dla graczy do różnych kwot cenowych. Więc dzisiaj o to wchodzi ten film. Tak jak wiecie, jest już grudzień i w grudniu tak naprawdę dużo osób kupi te laptopy, więc warto tutaj zaktualizować dla wielu osób szukających laptopy do grania czy laptopów wydajnych do pracy. Tutaj też je znajdziecie, gdyż ja w moich filmach z polecanymi laptopami wybieram laptopy z najmocniejszymi podzespołami do różnych kwot cenowych. Więc tak to wygląda. Najtańszy laptop w moim filmie zawsze jest za około 3000 zł, czyli tak jak dzisiaj widzicie już tutaj 3000 zł. Z tego względu, że na przykład laptopy za 2200 zł mają niskonapięciowe procesory, które kompletnie nie nadają się do grania. Procesory niskonapięciowe kompletnie nie nadają się do grania, więc naprawdę warto dopłacić do już tych 3000 zł, gdzie mamy normalne, wydajne procesory w laptopach. A teraz przejdźmy już do wyjaśnienia, dlaczego ten laptop. Otóż do 3000 zł wybrałam dwa modele. Lenovo L340, który już był też w poprzednim filmie, ale także Asus TUF, który też jest do 3000 zł. Już mówię, jaka jest różnica między nimi i dla kogo będzie Lenovo, a dla kogo będzie Asus. Jeśli jesteś graczem gier FPS, czyli lubisz strzelanki, zależy ci na szybkości matrycy, zależy ci na przewadze nad wrogiem i płynności tej rozgrywki, żeby ona była wyświetlana, to zdecydowanie szybszą matrycą będzie w tym Asus TUF. Tutaj mamy 120 Hz matrycę, już pokazuję. I to też skutkuje tym, że mamy tutaj matrycę TN, czyli po prostu będą troszeczkę gorsze kolory, ale oczywiście matryca będzie szybsza. W Lenovo znowu, tym za 3000 zł, jest matryca IPS, więc kolory będą ładniejsze. Natomiast no, tutaj już jest 60 Hz, a nie 120 Hz. Tak więc Lenovo polecam dla osób, którym zależy na ładniejszej matrycy, czyli przykładowo oglądają dużo filmów, zależy im na lepszych kątach widzenia. Czyli też na przykład pracach w obróbkach graficznych, no to zdecydowanie lepszą matrycą będzie właśnie w tym Lenovo. W Asus natomiast bardziej dla graczy szybkich gier strzelanek. Pomijając kwestię matrycy, mamy 8 GB RAM-u taktowane 2400 MHz, a także GTX 1650. Jest to, można powiedzieć, obecnie do 3000 zł najlepsza karta graficzna, jaką znajdziemy w laptopach. Istotną kwestią w tym ideapadzie L340 jest to, że jest tylko jeden slot na kość RAM, czyli jeśli ktoś wie, że starczy mu 8 GB RAM, śmiało weźcie 8 GB, natomiast jeśli wiesz, że ten laptop będzie teraz, w tym momencie już będziesz potrzebował 16 GB RAM-u, czy więcej zdecydowanie niż 8 GB RAM-u, no to już dopłać do właśnie tych 16 GB RAM-u, żebyś miał święty spokój. Bo tak jak mówię, jak już kupisz 8 GB RAM-u, to nie dołożysz drugiej kości 8 GB RAM-u, tylko będziesz już musiał wymienić, sprzedać te 8 GB RAM-u, które obecnie masz i kupić 16. Także nie ma zbyt wielkich alternatyw. Na dodatkowy plus w tym Lenovo L340 jest to, że jest USB typu C oraz mamy podświetlaną klawiaturę. Z wiadomych względów granie nocą czy pisanie nocą jest zawsze dużo łatwiejsze z podświetlaną klawiaturą. Natomiast kilka słów o Asusie, o którym mówiłam, jest bardziej dla osób, które grają w gry FPS, czyli strzelanki. Tutaj jest ta sama karta graficzna, więc taka sama jak w tym Lenovo. Natomiast jeśli chodzi o procesor, już jest Ryzen 3550H. On ma taktowanie od 1,2 GHz do 3,7 w buście, więc nie jest to dużo, natomiast cały czas przewaga tego laptopa nad tamtym jest taka, że jednak jest 120 Hz matryca. Na pewno wydajniejszy procesor jest w Lenovo niż tutaj w tym modelu. W Asusie natomiast nie ma USB typu C. Jest natomiast podświetlana klawiatura, co jest na plus. No i też jest mocniejsza bateria. 3500 zł, czyli co się zmieniło względem 3000 zł. Tutaj mamy laptop do 3500 i znowu Asus do 3500. I to jest śmieszna kwestia, gdyż zauważcie, że procesor to jest już i7-9750H w tym Lenovo, czyli sześciorodzeniowy procesor, bardzo mocny. Praktycznie ten procesor jest najmocniejszy, można powiedzieć, do laptopów nawet do 9-8 tysięcy złotych. I on pojawia się nawet w laptopie za 3,5 tysiące złotych. Jest to pozytywna wiadomość, natomiast miejcie na uwadze, że ten laptop będzie się grzał. Już nie chodzi tak naprawdę o konstrukcję tego Lenovo, ale ten procesor grzeje się bardzo mocno we wszystkich modelach laptopów, wszystkich producentów, więc będziecie mieć tam około 90 stopni na procesorze. Natomiast jest to naprawdę bardzo wydajny procesor, jednak nie zdziwcie się, że laptop będzie się grzał. Cała specyfikacja w tym Lenovo zostaje praktycznie identyczna, żeby już nie przedłużać. Jest ta sama matryca 60 Hz, czyli wolniejsza, ładniejsze kolory. Mamy także tutaj w tym laptopie dysk M2 256
giga. Maksymalnie RAMu możemy mieć 16, więc jeśli ktoś ma jakieś w planach, żeby tutaj mieć 32 giga, więc zauważcie, że nie ma takiej możliwości. Dopłacamy zaledwie 400 zł względem poprzedniego Lenovo i mamy dużo mocniejszy procesor. Natomiast dlaczego też wybrałam znowu Asus do 3,5 tysiąca złotych? Z tego względu, że tutaj też mamy lepszy procesor. I tutaj nie ma Ryzena 3550H, tylko już jest Ryzen 3750H. On ma po prostu wyższe taktowanie. Zamiast 2.1 to jest 2,3 GHz i wyższy Turbo Boost. Natomiast RAM w tym Asus TUF do 3,5 tysiąca złotych już jest szybszy, bo zobaczcie, że jest 2666 MHz i możliwość rozszerzenia RAMu do 32 GB, więc więcej niż w tym Lenovo. Cała reszta pozostaje taka sama, więc żeby już nie przedłużać, nie będę tutaj wyjaśniać. Jako kolejny laptop do 4000 zł jest to MSI GL65. Zdecydowałam się go wybrać z tego względu, że tutaj mamy matrycę 120 Hz i są to nowsze konstrukcje MSI. One naprawdę są bardzo porządnie wykonane i też nie ma problemów z jakimiś wysokimi temperaturami. Ten laptop jest dość cichy, więc to miejcie na uwadze, że zdecydowanie mniej będzie się grzał niż na przykład te Lenovo L340, które pokazywałam poprzednio. Tak więc tutaj mamy wszystko tak jakby do siebie dopasowane, czyli procesor i5-9300H idealnie pasuje do karty graficznej GTX 1650, więc można powiedzieć, że tutaj ten laptop jest w pełni kompletny. Tak jak mówiłam, matryca 120 Hz, RAM jest szybki, bo 2666 MHz, 16 GB już mamy z możliwością rozszerzenia do 32, a także dobrą wiadomością jest to, że mamy dysk M2 512 GB, więc to z pewnością starczy dla większości osób. Kolejnym plusem w tym MSI, tak jak mówiłam, jest taki kompletny, czyli posiada inne możliwości, jakich nie mieliśmy na poprzednich modelach, które pokazywałam. Czyli na przykład, zauważcie, że tutaj już przechodzę, DisplayPort Mini, czyli jest możliwość podłączenia nawet monitora 240 Hz czy monitora 4K przez właśnie złącze DisplayPort Mini. Zauważcie, że przez zwykłe HDMI nie ma takiej możliwości, jeśli ktoś by planował coś takiego na złączu HDMI w poprzednich laptopach. Do tego służy mini DisplayPort, gdzie podłączymy właśnie inne monitory i będziemy normalnie cieszyć się częstotliwością 240 Hz czy 4K. Co tu jeszcze można dodać? Jest też USB typu C. Laptop jest także wykonany z aluminiowej pokrywy matrycy, więc też jest to zdecydowanie lepiej niż plastik. Kolejny laptop 4600 zł. Jest to Lenovo, który udało mi się znaleźć, który ma naprawdę już mocniejsze wszystko względem poprzedników, czyli mamy mocniejszy procesor sześciordzeniowy, 16 GB RAM taktowany 2666 MHz, a także lepsza karta graficzna, bo już zamiast tego GTX 1650 pojawia się 1660 Ti. Różnica wydajności między tą kartą a 1650 jest ogromna. Można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę na tej karcie graficznej będziemy mieć dwukrotnie więcej FPS-ów niż na GTX 1650, więc nie jest to różnica 10%, ale tak naprawdę przepaść jest dwukrotna i widać to w FPS-ach, jeśli na przykład odpalicie gry na tej specyfikacji, które tutaj są, a na poprzednich, czyli na karcie graficznej 1650. Fajnym dodatkowym plusem jest to, że możemy dostać tutaj gry o wartości przekraczającej 255 dolarów, czyli zobaczcie, że jest też tak, że w gratisie gra właśnie popularna Red Dead Redemption 2. Konstrukcja tego Legiona, czyli tego laptopa Lenovo, jest naprawdę bardzo fajna, bo zobaczcie, że jest praktycznie, on ma konstrukcję matrycy bezramkową, więc na pewno większości będzie się to podobało. Jest także porty, większość portów znajduje się na tyle laptopa, nie ma więc ich z boku, co jest też istotną kwestią, czy będzie Ci to osobiście odpowiadało. Ja przyznam się, że miałam kiedyś laptopa Alienware, gdzie było to identycznie zrobione, tyle że laptop kosztował prawie 9000 zł, natomiast mamy tutaj w tych Legionach i za praktycznie 4,5 tysiąca złotych. To naprawdę bardzo fajne rozwiązanie i w tych jakby Legionach można powiedzieć, że na pewno będzie znacznie lepsze chłodzenie niż w L340, więc tutaj nie ma co porównywać kompletnie ideapadów do Legionów. W tym laptopie Legion znajduje się także matryca IPS3, będą lepsze kolory, natomiast jest 60 Hz, a nie 120 Hz. Znajdziemy tutaj także wszystko to, co w MSI, czyli mini DisplayPort oraz USB typu C i HDMI. Jest także podświetlona klawiatura. Natomiast warto zauważyć, że ta klawiatura podświetla się tylko w kolorze białym. Do 5000 zł wybrałam dwa kolejne modele, mianowicie MSI oraz Legion od Lenovo.
I one też tutaj będą się różniły głównie matrycą. Zobaczcie, że tutaj MSI już ma, tak jak mówiłam, 6-rdzeniowy procesor, 16 GB RAM utaktowane, 2666 MHz jest ta karta graficzna, o której mówiłam przed chwilą, czyli 1660 Ti, który ma 6 GB w RAM-u. I sprawdźmy właśnie matrycę, która już jest 120-hercowa. Nie będę tutaj rozpowiadać się na temat reszty, którą przed chwilą tłumaczyłam, na czym polega mini DisplayPort i tak dalej. Natomiast jest to dość istotna kwestia względem tego Lenovo, które tutaj widzicie, że mamy tutaj identyczne niemalże specyfikacje, bo jest ten sam procesor, ta sama karta graficzna, natomiast zauważcie, że jest więcej RAM-u i on jest taktowany również 2666 MHz. Czyli w tej samej cenie co MSI mamy dwukrotnie więcej RAM-u, natomiast matryca jest 60-hercowa w Lenovo, w MSI 120-hercowa. Natomiast w MSI mamy brzydsze kolory względem tego, że matryca jest szybsza, a w Legionie jest matryca IPS, czyli będą ładniejsze kolory oraz lepszy kontrast oraz lepsze kąty widzenia. Kolejny laptop MSI, znowu GL65, trochę się ich pojawia, tak samo jak Lenovo. Wybrałam go do 6000 zł jako najlepszy, najwydajniejszy laptop, z tego względu, że do 6000 zł dostajemy RTX 2060. Mocny procesor, tak jak mówiłam, on nawet pojawia się w laptopach do 9000 zł. Jest to mocny 6-rdzeniowy procesor, 16 GB RAM-u, taktowany 2666 MHz. Dostajemy gratis gry, tak jak już przed chwilą mówiłam, o wartości $255. Mamy także matrycę 120-hercową, czyli lepszą dla graczy, natomiast kolory, tak jak mówiłam, w matrycy TN będą nieco gorsze. Mamy możliwość rozszerzenia RAM-u do 32, jest dysk najszybszy, czyli dysk najszybszy dysk, nie zwykły SSD, SATA, a także nie dysk talerzowy, czyli HDD, dysk twardy, ale mamy najszybszy dysk M2 512 GB. W tym laptopie, tak jak mówiłam, jest USB typu C, mini DisplayPort, jest podświetlana klawiatura. O dziwo, w tym MSI GL65 jest także bardzo wydajna bateria, więc tutaj nawet śmiało ktoś może go brać na jakieś wyjazdy, bo można powiedzieć, że bateria dochodząca do prawie 5000 to jest to dość wydajna bateria. W większości laptopów dla graczy jest ta bateria 3500 do 4000. Można powiedzieć 4100. Tutaj mamy 4730. Przejdźmy dalej. Mamy już tutaj laptop do 7000 zł. Jest to naprawdę rewelacyjna konstrukcja od Lenovo Legionów. Praktycznie one mają wszystko, czego brakuje poprzednim laptopom. I jest tutaj też sporo RGB, bo tak jak mówiłam, w poprzednich Legionach jest białe podświetlenie klawiatury. Tutaj widzimy pełne RGB, nawet krawędziowe RGB, czyli tutaj z tyłu, na tyle laptopa oraz po bokach. Ale przejdźmy do specyfikacji. 6-rdzeniowy procesor, o którym już mówiłam, 16 GB RAM utaktowane, 2666 MHz, czyli obecnie najszybszy RAM w laptopach. Mamy RTX 2060 i tutaj bardzo ważna uwaga. Zobaczcie, że jest matryca IPS, czyli są bardzo ładne kolory i byśmy pomyśleli od razu, że będzie w takim razie 60 Hz, skoro IPS. Ale tutaj na szczęście Lenovo się postarało i mamy już mimo IPS-a nie 120 Hz, ale 144-hercową matrycę. Bardzo dobra wiadomość. Szybka matryca, a także z bardzo dobrymi kolorami. Mamy także NVIDIA G-Sync, czyli synchronizację jakby wyświetlanego obrazu z kartą graficzną. Jest to też bardzo dobra wiadomość dla osób, którym właśnie zależy na braku tearingu i tak jakby najpłynniejszej rozgrywce wyświetlanego obrazu praktycznie w grze. W tym Lenovo jest także mocna bateria oraz mamy USB 3.1 drugiej generacji, czyli jedną sztukę. Mamy jeden port bardzo szybkiego portu USB, czyli praktycznie można powiedzieć, że jeśli chodzi o jakieś przesuwanie większych plików, czy na przykład instalacja Windowsa, będzie najszybciej na tym porcie USB. Zazwyczaj w laptopach są tylko zwykłe porty USB 3.0, natomiast jak jest USB 3.1 drugiej generacji, jest to znacznie szybszy port. Nie mogło zabraknąć także DisplayPorta, o którym mówiłam, czym się różni względem HDMI, podświetlana klawiatura, wielokolorowe podświetlenie klawiatury, czyli tak jak mówiłam, RGB. O tym laptopie można śmiało powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej udanych konstrukcji Lenovo pod względem wizualnym, a także specyfikacji, a także względem cenowym, no bo jednak do 7000 zł wybrałam ten laptop nie ze względu na wygląd, ale także na wydajność. Jako laptop do 8000 zł wybrałam
identyczną konstrukcję Lenovo jak tą, którą pokazywałam przed chwilą. Specyfikacje są identyczne, tylko mamy jeszcze więcej RAMu, bo jest 32 GB RAMu, a także karta graficzna RTX 2070 Max Q. I co to jest ten właśnie Max Q, który jest tutaj napisany? Nie jest to zwykły RTX 2070, tylko jest to RTX o obniżonym traktowaniu, jakby można porównać go do zwykłego RTX 2070, że jego jakby różnica wydajności między tym a zwykłym to jest 15% na korzyść zwykłego RTX 2070, więc tutaj mamy trochę słabszą wersję, ale cały czas w tej kwocie jest to najwydajniejszy laptop, najwydajniejszy model, który znalazłam. Laptopy ze zwykłym RTX 2070 kosztują od 8000 do nawet 12000 zł, więc można powiedzieć, że przepaść cenowa jest ogromna względem tych 15% różnicy wydajności. Odnośnie reszty specyfikacji jest wszystko identycznie tak, jak przed chwilą tłumaczyłam. Z małym wyjątkiem takim, że tutaj już dysku M2, czyli najszybszego dysku w laptopie, mamy 512 giga. Jest to zdecydowanie laptop najbardziej przyszłościowy, bo mamy topowy procesor w laptopach 9. generacji Intela, RTX 2070 z nieco obniżonym taktowaniem, 32 giga RAMu na zapas, naprawdę na przyszłość, o szybkim taktowaniu, no i matryca IPS, czyli z najładniejszymi kolorami, matryca bezramkowa i jeszcze szybka, bo ma 144-hercową matrycę, częstotliwość odświeżania ekranu. Także tak wygląda obecne zestawienie laptopów, jak to się ma do procesorów kart graficznych, cenowo. Tak jak mówiłam, poniżej 3000 zł nie warto kupować laptopów dla graczy, bo niektórzy wydadzą te 2000, załóżmy 400 zł, a kupią słabszy procesor, który będzie tak naprawdę ograniczał kartę graficzną, załóżmy, jeśli na przykład będziesz mieć, nie wiem, GTX-a 1650, a bierzesz, załóżmy, laptop niskonapięciowym procesorem, no to tak naprawdę ten procesor będzie ograniczał kartę graficzną, więc nie ma to kompletnie sensu. Właśnie ważne jest to, żeby jakby to wypośrodkować w laptopach, żeby też ktoś, załóżmy, nie kupił, załóżmy, dużo lepszego procesora, a słabej karty graficznej i grać w gry, bo to też będzie mieć znowu mało FPS-ów. Święta się zbliżają, więc niektórzy będą na pewno kupować różne laptopy. Dajcie znać, czy ten film Wam pomógł lub czy udało Wam się kupić któryś z tych laptopów z tego filmu i przede wszystkim, jak on się spisuje. To tyle ode mnie w tym filmie. Do zobaczenia za 2 miesiące, jeśli chodzi o polecane laptopy dla graczy, czyli 1 lutego postaram się nagrać kolejny film.